Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Robin Hood Sherwood Boulders. W poprzednim filmie biegaliśmy głównie po tej części, zaczęliśmy wydobywać piaskowiec, no i też konkretnie pobudowaliśmy w naszej osadzie, mamy więcej budynków. Niestety chciałem zrobić przed odcinkiem jakiś lepszy łuk, ale żeby to zrobić potrzebuję świerku. Potrzebuję świerku, a on się znajduje tutaj, gdzie jest na fioletowo. Na innym terenie, tak jakby gra chciała, żebym chyba z aktualnym łukiem tutaj bierał. No mógłbym się tutaj wybrać i pozbierać pewnie, o ile mam odpowiedni sprzęt. Ale robimy to, co mówiłem w tym filmie, robimy to, co mówiłem pod koniec poprzedniego, czyli tutaj te tereny. Mianowicie na pewno sobie pykniemy tą misję Król Jan bez kopalni. I jeżeli ona nie będzie zbyt długa, to pykniemy drugą misję, no i tutaj jest kopalnia srebra, chciałbym mieć dostęp do srebra. Jak zostanie jeszcze czas, to coś się tutaj pokręcimy właśnie w tym tutaj terenie. Tak więc zaczynamy od misji. Ona jest tam jest. Przed odcinkiem zrobiłem 160 strzał i zapasowy łuk jeszcze mam. Tak więc powinno być git. Zaraz zobaczymy. Czy tak naprawdę będzie? No mamy też lepszy miecz, który ostatnio zrobiliśmy. Zwykły miecz, ale on aż zadaje do 26, więc więcej niż ten zardzewiały. Tam. Za sałatą! Wow, szałwia. Dobra, tam. No jestem tak jakby u celu. Czy to jest... A, bo to jest kopalnia srebra, to trzeba będzie wejść gdzieś tu pewnie z tej strony, bo to w kopalni się dzieje. Dobra, już widzę wejście. Dzień dobry. Nadchodzę. W zieleni. Oho. Last I checked, this mine belonged to King John. You don't look like his soldiers. Aye, well it did. Still does. But now the silver comes through us. Now is that the grace who hold a firm grasp on royal silver. And since when is King John so pleased to see other hands lay on his treasures? The bloody hell are you? Oi, Tom, you know this sword? Can't see this mark too well with the hood on. Yeah, you're right. You, hooded. Shut your face and show it before I shove my iron in it. Ho! We've got a live one. Good. I get tired of beating skinny peons in a pulp. Come on then. Try your luck with me. No i mamy waleczkę, chłopaki. W nogę próbuję, ale nie mogę coś trafić. Jest. Chłopaki, wy macie piąty level. Spadł wam i stąd. No, chodź. Łuk i tak jest lepszy. Kurczaczki, trafili mnie coś. Maść z krwawnika na wszystko, na każdą ranę. Polecam. No i dobra. Czyli powinienem tutaj być chyba wcześniej, skoro oni mają piąty level. Mogłem na spokojnie wcześniej tutaj przyjść. Po to moje srebro. Oho, dzień dobry. Kim jesteś? My good lord, what have you done?
More of them will come back. They'll cut us down. No one's coming back here. Calm down. Oh, I can't believe I'm asking this, but why are the king's men here? Oh, Hooded One, don't you know nothing? The king gave the mines to the House the Grey. Since when does the king hand out his estate? As I recall, he's more in the taking business. I don't know why, my lord. A Mahdi, a miner of 20 years. A slave as of recently. Call me Robin. Addy, don't the De Greys look after you miners? They do, Robin. They mind that the bruises heal before they have another go at us. I see. And if someone's too weak to work anymore, they hang him on the spot. We're all half dead here. How many of you are down here? A few. They keep some in the cages. The others they beat to set an example. I'll free whomever I manage and chase the Greys away. They should surrender the mine, and things will return to normal. Look out for their leader. His name's Harper Webb. A dreadful man. He's far down in the mine, like a caged wolf. Even his people are too scared to disturb him. I've known many men who were said to be terrifying. Hardly any of them lived up to their reputation. Ja bym notu. W ogóle jeżeli chodzi o te klucze, to tu mamy... Pokaż klucze. No właśnie, wcześniej dostałem klucz do domu Godwina. Jak sobie kliknę, to widzę, gdzie on ma dom. No jak sami widzimy, to on ma dom na środku jeziora. Nie no, żartuję. Tutaj w tym obrębie pewnie gdzieś. No i do jaskini. Jaskinia jest, no, przede mną, więc... To chyba to tutaj. O, to tutaj. Srebro? Fajnie, czy ja mogę? Mogę. Mamy srebro. Może pierw dokończę misję, co? Przeszukaj kopalnię. No ale jakie jest srebro? Moje srebro. Moje. Będziemy ulepszać konkretne rzeczy teraz. Bo tam srebro do ulepszeń jest potrzebne, widziałem. A jak co nieco ulepszymy, to będą lepsze miecze, lepsze łuki. Nie no, wiadomo, jeszcze ten świerk też jest wymagany. Będę musiał chyba tam się wybrać. O, co to tutaj? A ty co przeskrobałeś? Jesteś wolny. You're free, friend. Thank you, my lord. I hadn't seen no sun for a week. Thank you. Safe returns and be careful. Jeden uratowany. Jabłko. W nagrodę. Za to, że jestem taki dobry. Tutaj nikt nie siedzi? Nie. Nikogo nie ma. Zamknięty z drugiej strony, tak? Tak. Oho. Uchwyt do dźwigni. No i fajno. Czyli pewnie gdzieś mamy dźwignię. Pewnie będzie więcej wrogów, coś tak czuję. Ale powoli. O, biegnie. Biegnie wariat. Oż ty. Trafił mnie. Pamię ty. A tu. Strzały cenne. Strzały. Cenna rzecz. Już jest ta część. O proszę. O proszę. Otwórz wytrychem, oby się udało. No i się nie udało. I się nie udało. O. Teraz to wiedziałem, jak to zrobić. Za bardzo w prawo wcześniej próbowałem.
Ale hajsu, pozbieraj to. Nam brakuje do ulepszeń, chłopie. Dlaczego tego nie mogę pozbierać? No kurczaki, no. Ja tu... A no bo jestem Robin Hoodem, ja muszę na to zarobić, a nie tam kraść. Wolałbym ukraść. No ale dobra. O, oj, no łukiem tego nie zrobię. Ale leci. Zaraz ten mój kilof to srebrny? Znaczy z miedziany? Czekajcie, czy mam miedziany? On tak, oj, Jezu, ale się tępi. Niszczy szybko na... Na tym. No nic, trzeba będzie zrobić lepszy. Czego to jest? A! No właśnie, dlatego. Dlatego. A ja tutaj chciałem trafić. Ej, ja mam naprawczy. Ja mam naprawczy. Taka rozkminka ma, może teraz mi się opłacało to naprawić, bo mam jeszcze tempy. Tempy chyba tego nie zrobić. Czekajcie, to będzie napisane. Ostrość 1, tu jest ostrość 2. Na pewno nie da rady. Tempy i tempy nie da rady. Tempy to trzeba sprzedać, wyrzucić, albo narzędzia, jeden z... Nie, to do budowy posągu. Narzędzia naprawcze. Wyglądają jak narzędzia ceramiczne. No ale dobra, naprawiamy. Pyk. Bo jak już tutaj jestem, to warto naprawić i zebrać więcej tego srebra. Jeszcze nie wiem, ile ono waży, muszę zobaczyć, bo tak zbieram. Może ja wagowo się nie wyrobię, ej. Chociaż my tam mamy sporo, kurczak, jeszcze 80 kilo. Dawaj to srebro. To jeszcze raz naprawię ten kilof. I zbiorę ile się da, srebro. Pięknie. A ty kim jesteś? Przedstaw się. Padłem tutaj w jakąś dziurę. Muszę się wydostać. Chociaż jak tu tyle srebra, to ja nie wiem, czy ja się chcę wydostać. Monety 32? Halo? Spadaj. Dziadu ty. Nie masz tarczy. To znaczy, że prosto w łeb. Do końca naciągnąć, widzę, że... O! Widzę, że wtedy mogę zadać nawet po 50. Wracamy do swojej roboty. Przeszkadza mi, kurczaki. Mamy to. Nie wiem, gdzie iść. Tu mapy nie mam za bardzo. Oho, tu jest jakieś wyjście. Kamienie też się przydadzą. Upper wing of House de Grey, fearless slayer of poor peasants, unmatched hunter of defenseless miners. You step into the wolf's lair and mock him. Somewhat brave, but mostly foolish. I don't count myself among the most reasonable outlaws in these parts. You'll see for yourself in a moment. A hooded outlaw? Am I being honored with the presence of Robin Hood? So, this is what famous people feel like. Interesting. It's enjoyable. I can't say. Ha! You're about to find out what dead people feel like. Before the inevitable comes, I want to know, what in the hells are you doing here with your people? What do you mean? I'm earning my keep and fighting for my family's better tomorrow. The Greys have longed for a place of their own in this world. And we'll tear one out of it for ourselves. None will treat us like cheap cannon fodder in their wars. We shall have the honors which we are due. Such a heroic struggle. Does it take much training before you can imprison a dying peasant? Robin... Not everyone will just throw their fortune, land, and comfortable life away in the name of sitting in a forest den. Sometimes you need to take wise steps to stave off defeat.
You took them, and yet the defeat is still coming. I only hope you'll last long enough to realize it was all a mistake. Yeah, your moralizing bores me. Cease the debate and draw your weapon! Well now, that's an idea of chivalry I'd expect from a thick head. This won't take long after all. Padać. Idź padać. Mamy. O kurde, tu chyba trzeba miecz wyciągnąć. Ohoho. O nie. Jest problem. Houston, mamy problem. Dobra. Serio? Tarczę trafiłem? O nie, 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 nie. Musimy się napić flaszki. Ale dobra flacha. Po tobie. No chodźcie. Znam się na szewierce. Chyba miecz tutaj lepiej, kurde, działa. Tego Harpera trzeba zabić. Harper, zostałeś sam. Jeszcze z kontry dostał. Jakiś list zebrałem. Zaraz go sprawdzimy. Ręce latają. Fajnie. Czy ta misja już jest ukończona całkowicie? Tak. No, świetnie. Zostajemy chwilę w kopalni. Aha, ten list, tak? Listy. Wszystko nieodklikane. To chyba to jest to. Rozkazy The Grey. Harper. Trzymaj górników za mordę i nie szczędź batów, jeśli będą się ociągać z robotą. Kiedy któryś padnie, to do rowu i szybko załat nowego z łapanki. Te lasy są pełne banitów. Większość z nich to parchy bez umiejętności. Nadadzą się do tej roboty. Potrzebujemy tego srebra teraz bardziej niż kiedykolwiek. Pieprzony Lindone ciągle trzyma się swoich włości. Jak dobrze rozamy monety, to i to się skończy. Zwłaszcza teraz, kiedy przejęliśmy jego kopalnię z błogosławieństwem naszego dobrego, zidiociałego Janka. Jesteś dobrym wojownikiem i masz mój szacunek, ale uwierz, że nie chcesz mnie zawieść. Ostatnia porażka z tymi obdartusami od synów Adama to coś, co przyjdzie ci jeszcze długo odpracowywać. Pilnuj tej pieprzonej kopalni i rozejrzyj się też po tunelach. Słyszałem, że poprzedni właściciel ukrył w niej tajne pomieszczenie z kolekcją win. Jak je znajdziesz, to nie wychlej wszystkiego, odeślij część do mojego obozu. Ja nie znalazłem tych win. Tam znaleźliśmy złote monety, ale to nie były wina. Wiedziałbym, gdyby to były wina. Dobra, te srebro trzeba pozbierać. Samo się nie pozbiera. No i idziemy chyba na drugą misję. Grota już jest zrobiona. Zbierzemy ile się da. Pierw srebra. A później kolejna. No i te winko bym znalazł, kurczaczki. Nie mamy mapy tak konkretnej tego pomieszczenia, tej kopalni. No ale może się uda znaleźć. Widzę worki, wytrychy. Wszystko jest cenne. W szczególności worki z hajsem. Tu mamy coś, patrzcie. Oho. Znowu mi się nie udało, może bardziej w lewo. Tak, w lewo trzeba. Trzeba w lewo po prostu.
Bierzemy to. Tam byłem. Tu nie byłem. Kurczaki, powiem wam, że myślałem, że jak zacznę Robin Hooda, to będzie taka gierka, że tak o, do popykania wydam odcinek raz na 2-3 dni, skupię się na innych grach, w szczególności na The Thaumaturge, a wyszło odwrotnie, powiem wam. The Thaumaturge mnie trochę zawiodło. Tam jest mało gry, nie? A tutaj, mimo że sztywny styl walki, całkiem przyjemnie w to się gra. To budowanie robi robotę. I dążenie do kolejnych jakby ulepszeń i kolejnych możliwości. Robię takie klimaty. No ale jednak na przykład, tak jak wspominałem wcześniej, tytuł Valheim. Kurde, to pod tym względem to nie ma sobie równych. Nie to, co ja tutaj odpalam? No, gdzie te wino? Nawet nie wiem, gdzie byłem. Wszystkie lokacje tutaj wyglądają w tej kopalni tak samo. A, tam spadłem. Aha, dobra, to poszedłem w prawo, teraz idę w lewo. O, halo. Dawaj to. A, i tu koniec. Czyli ja byłem wszędzie, może tamtą lokację, co odkryłem z tą dźwignią, to może o nią chodziło. No to wyglądało jak tajna skrytka. Pieczka. O, nie zebrałem wszystkiego. Tylko, że jeszcze kilof mam. Jeszcze mogę go nawet naprawić. Ale tego srebra już tu za bardzo nie ma. Wszystko. Jak ja mam tam wejść? Wypuśćcie mnie stąd. Mam klaustrofobię. Dobra, chyba tutaj, gdzie byłem i walczyłem z tym Harperem. Całym. A czy tu jest srebro? To jest srebro. Oj. Nie no, nie ma co. Trzeba naprawić. Pyk. Jest prawie cały. On robi robotę. A coś, czego nie zebrałem? A, tu też sreberko. Dobra, tam byliśmy. No jedyna słuszna droga. Srebro całe zebrane. O nie, kamień. Jakie całe. Kolego. Przydałoby się troszeczkę też wyleczyć, skoro idziemy na kolejną misję. No i już, niech się tam przywraca, a my pozbieramy. Cholerka, duże to. Ale tu byłem. Aha, to jest początek. Po prostu nie zauważyłem tego srebra. Czyli byłem w całej kopalni. Kopalnia srebra zaliczona. O, ciemno się robi, ciemno. Ciekawe, co ile się odnawia to srebro. Tego nie wiemy, ale wiemy jedno. Misja jest tutaj. Drogowskaz, fajnie by było to odkryć, nie? Będzie szybsza podróż później. Tutaj byliśmy. To te dwa drogowskazy są koło siebie. Nie wiem, czy mnie w ogóle wpuszczą tutaj na inny teren. Zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. No bo jednak ta szybka podróż robi robotę. Jak jest drogowskaz w zasięgu nóg, to trzeba. Dobra, go już mamy. A ten drugi w sumie będzie po drodze. Jak będę szedł tutaj, to teleportuję się właśnie do tego, który odkryłem. No i prościutko. Na misyjkę. Konopia i nie tylko. Chyba źle zaznaczyłem, co?
Tu zaznaczyłem w ogóle. A niechcący poszło. Poszło niechcący! A ja w ogóle jak ta misja się nazywa? Nawet nie wiem, nawet jej nie odpaliłem. Nawet jej nie odpaliłem. Aha, no bo ja muszę, tam jest... A, dobra, ja muszę porozmawiać, żeby dostać tą misję. Halo? Jest, i on. Chłopak, to mi. If you're trying to hide, I've got bad news for you. What? No, I'm waiting for a convoy. I had no idea today's youth was so diligent about paying taxes. You just at my expense, good sir, and the circumstance is hardly a laughing matter to me. I'm no sir. The name's Robin Hood. And yes, the situation won't be cause for laughter when the king's men draw and quarter you. How? How can this be? Which is the penalty for waylaying royal treasure. And let's be honest, that's what's on your mind. No! I mean yes, but no! They were the ones who took no to the tak, only keepsake of my father, Upaku. His sword. Nothing else returned from the Crusades. I am sorry. Many fine men made their final resting place there. I barely made it back myself. I'll help you, for the sake of your father's memory and your own. By the way, what do they call you? I am Tommy, and I thank you, Robin. Don't mention it. Let's get to work. We just have to be careful with one matter. If the caravan reaches Conisbro, it will get too dangerous for an attack. They won't make it that far. That's a promise. I'll be waiting in a clearing nearby. Join me there when you're ready. No dobra, dołączę, tylko gdzie mi zwiałeś, chłopaku? No i się wyłączyło. Wyłączyło się. Pamiątka po ojcu. Niedaleko. To nocleg sobie pykniemy i zapiszę. Ostatnio, jak tak mówiłem, że nie potrzebuję zapisywania, to tam mnie coś zabiło, kurde, jakieś kolce mnie przebiły na wylot. Jakaś chata. Wow, 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 dzień dobry. Czy ktoś tu mieszka? Wygląda na pustą chatę, która ma beczkę. Chyba więcej tu nic nie ma. Nie, worek i beczka. Worek i beczka. A nocleg jest tu. Mógłbym srebro tu zostawić. W sumie mam jeszcze trochę tych slotów. Ale zostawię, dobra. Ile tego srebra przy okazji? 53. Kolejne 20... Wow, 103? Chyba tak. Chyba tak. Dobra, pykniemy sobie do rana. Ja lubię, jak jest świt. Zawsze w gotiku. Lubiłem grać z samego rana. Jak słoneczko wstawało. Gothic 1 i 2. Ależ to były gierki. Ależ to było. Dobra. Siema, byku. Jedziemy z nimi na ostro? Jestem ready, Robin. Shall we? No, dawaj. We can. Just keep close to me. And your eye on the enemy. Jadą. Został, nie? Ten. Od razu. Ja im w nogi, a ty im w łeb, chłopaku. Tu czterech jest. Spoko, mam drugi. Nie, bo przepadnie. Ho, ho, ho. Jeden mniej. Nie widzę. Dobra, wjeżdżamy na miecz. Miecz chyba robi większe, tak jak mówiłem, spustoszenie. Tylko ta energia spada. A ty co? Ale mi pomaga.
Dobrze, że go nie biją. Obrotową też tak potrafię. Hehe, widziałeś? Może nie ty, ale twój kolega, który zaraz będzie gryzł piach. Jeszcze nie gryzie piachu? O, nie ma głowy. No to nie ugryzie, jak nie ma głowy. Nie podchodź. Wow. Aż nie mam energii. Och, Robin, to nie jest najlepszy moment na odpoczynek. Gdy gość na ciebie z pałą biegnie. Ha, dostał. Dobra, chłopaki, bo mnie zaczynacie wkurzać. Nie mogę zablokować jego ciosu. Nie jest dobrze, wiecie? Ja dam dyla i napiję się tego. Tyle mi powinno wystarczyć. Ten jest mocny. No nie wierzę w to, jak tutaj nie fajnie jest. I to. Nie mam więcej? O to chodziło. Jak oni długo żyją? To mój miecz jest taki mocny. Ja zaraz strzałami rozwalę, tylko jednego się pozbędę. No, ten też nie ma głowy. No i dobra, chłopaku. Tylko muszę go... Poczekaj, daj mi chwilę. Nie bij. Kurde, uderzył. O, aż się wystraszyłem. No co za parówka. O. Nie mogę mu strącić jego. Emu. No. Nie! Podejście numer 2. Znowu jesteśmy sam na sam. Tylko tym razem gorzej trafiam. Już ty parówo, no! Chodź, dawaj te stopy! No. Pięćdziesiąt sześć. O, 12. Jest mój. Boisz się, co? Też bym się bał. Zaraz podejdzie i mi zasadzi. Chociaż się boi coś podejść. Teraz próbuję. O, spadaj. I kontra. O, Robin, nie rób tak. No i się zaczynają problemy. Stopa. Nie ma stopy? No to stopa, powiedziałem. Ihihi. Łeb. I jeszcze raz łeb. Co my tu mamy? Skrzynka czeladnika.
ciekawe nagrody. Tak ogólnie. Otwieramy klatkę. A w klatce znajduje... Co? Stary miecz ojca. Stary miecz ojca, chłopaku. Trzymaj. A fine sword. Take good care of it and keep it safe so that no one else finds it. I know Robin and I am grateful for it. Keep your eyes peeled. Don't let anyone ever take your weapon again. No wiadomo, że I shall be so. This will never happen again. Sooner give my life. Wiadomo, że nie robiłem tego dla reputacji, tylko dla hajsu. No bo tu już więcej nie urośnie. Tylko dla hajsu. Dobra. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Tu jest studnia, drogowskaz. I to, no to sobie pykniemy to, no. Pykniemy sobie pierw te ruiny. Mam nadzieję, że damy radę, że to nie trzeba będzie czekać na promień słońca. My zaraz się przekonamy. Krwawnik. No, krwawnik to jest podstawa. Tu już nie było łatwo. Pierwszy raz zginąłem w trakcie walki. No, kiedyś musiał być ten pierwszy raz. O. Okej. Jakaś kombinacja trzeba. Jest 1-7 przycisk? Też nie ten. Jeden, drugi, a gdzie trzeci? A jest tu, dobra. Takie zagadki to ja lubię. Jeden. No niedobrze. Jeden. I ten drugi, tamten trzeci i mamy skarby. Nie? Oż ty chamie ty, jest gdzieś czwarty. Taka zagadka mi przerośnie? Czy tu jest więcej kamieni? Tam byliśmy. Nie, one muszą być koło siebie. No dobra, ten na pewno. Ahaha. Dobra, to były dwa. No i dobra, mamy to. Mamy to. Dawać wszystko, wszystko sprzedam. I lecimy. Tutaj był drogowskaz i możemy wodę sobie uzupełnić. W ogóle to trzeba zjeść. Pieczona sarna. Om. Oj, chyba z trzy zjem. To był pełny brzuszek. No prawie, że, ale nie można się najeść za bardzo, bo to grzech główny. W tą stronę. Hu. Tam było? Drogowskaz. Tam był drogowskaz, tak. I studnia. A jak? Wszystko załatwione. Nie ma nic do zebrania więcej? Nie ma, wszystko zebrałem. Strzały! Chociaż, czy się opłaca je zbierać, bo tak po jednej, drewnianej. Nieważne, bo i tak zebrałem. Dzień dobry, mieszkańcy tej pięknej wioski. Pożyczę studnie. Tak trzy, bo reszta pójdzie na krwawnik. Kurwa, mogę ją upolować chyba. O kurde, mogę. Kogoś wkurzyłem tym? To był niczyj... Nie, to był czyjś kurczak. Kurczaka ubiłem, no. Byłem za szybki. Byłem za szybki. A gdzie ten wasz drogowskaz? Gdzieś tam jest. Ale tutaj też mamy. Oho. Młyn jeszcze jakiś w opałach. Dosłownie w opałach. 44 strzały. Powinno mi wystarczyć. No to idziemy uratować młyn. Siema. Nie wiem, o co z tym chodzi. Czy ja powinienem na czas to robić? Ugasić go jakoś? A ten do niego strzela. To łucznik. Ale pomaga mi ktoś.
Wo, chłopaki. Trafił go w nogę. Panie chłopie. Muszę odpocząć. O. W ogóle to... Nie. Muszę się wyleczyć. Powoli. Jeszcze jeden łucznik był. Utknęłem, no. No nie wierzę, kurde, jakieś drewno wystające. Jak to działa? Pokaż mi. Czy zaraz płonie to, jak tak będę grał? Ty tu jesteś. Oj, niechcący już szturchnąłem mikrofon. To nie wiem, czy to będzie słychać. O, zgiń. Chyba jest po nim. Tam ktoś znowu strzela. No nie wiesz. Ilu? O, nie masz głowy. No nie, wstawaj. Łukiem mnie załatwi. Chyba tak, bo ja nie mam siły. Nic nie widzę. Opsa. W łeb go. A to w łeb trzeba celować. Poczekaj. No, nie rozwinęłem go na walki mieczem. Tylko na walkę łukiem i... To chwila zmęczony, obrażenia nie takie jak powinny być. Ale trochę w miecz też pójdę, bo widać, że to robi robotę. Chyba koniec, chłopaku. Twój koniec. Udało się? Ukończono pomyślnie. Czyli się udało. Pięknie. Jakaś nagroda? No, mogę z nim pogadać. W nagrodę. Powie mi dziękuję. Doceniam. To dalej płonie. Weź jakieś wiadro z wodą. Old hell. Royal dogs. The entire mill needs repairs. This will ruin me. I was just robbed by some scoundrels and now this. The ones lying here won't destroy anything else. As for the theft, I suspect you'll get your gold back in the end. We'll see how it goes. Either way, thanks for the help put in one. I'm Robin. Tell me what's this business with the knights was. Sirrah, my lord. It was about nothing. They drank, they brawled, and then decided to devil lives in the mill. You're right. Sounds like royal soldiers. Sound like simpletons. Now I have to get rid of the bodies before the others notice something's off. See to it, and I'll help with rebuilding. Let's make it so there's not a trace of this sorry incident. A thousand thanks. Please gather the wood, and I will handle the rest. Make haste. I'll be back soon. Zyskaliśmy nową misję. No, ale tutaj to ja sobie kończę odcineczek. Nie wiedziałem, że coś takiego tu będzie. Będziemy ją robili, na pewno będziemy ją robili, a w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema!